Kilkuset młodych bolesławian nauczyło się produkcji mydeł, aromatycznych kul kąpielowych czy też świec, a wszystko w Muzeum Ceramiki, które zaproponowało dzieciom i młodzieży bezpłatne zajęcia edukacyjne z nauk przyrodniczych. Dzieci własnoręcznie mieszały różne specyfiki, suszone kwiaty, brokaty, dodawały zapachowe olejki, by w efekcie otrzymać aromatyczny produkt końcowy. Najpierw dodałam pachnący olejek, potem dodałam dwie kropelki żółtego barwnika i dwie kropelki czerwonego barwnika. Potem dodałam jeszcze brokatu, potem poszłam, żeby pani mi zalała. Potem dodałam, koleżanka mi jeszcze dosypała dwa kolory brokatu, zmieszałam i teraz mi zastyga. Działać trzeba było szybko, bo płynne mydło w mgnieniu oka zmieniało się w pachnącą kostkę. Jednakże dla dzieci proces produkcji mydła był tak zaskakujący i wymagający jednocześnie, że niełatwo było za pierwszym razem wszystko zrobić tak, jakby się chciało. Nieoceniona w tym przypadku była pomoc instruktora. Części warsztatowej dzieci realizują program tworzenia własnoręcznie zapachowego mydła, które później pakują w woreczki celofanowe i mydło służy jako prezent zazwyczaj dla rodziców. Do tego mogą zrobić kule zapachowe kąpielowe, takie relaksujące, musujące, pachnące. Z kolei na innym warsztacie dla dzieci starszych będą realizowane też zapachowe świece i woreczki z ziołami, które również będą pachnące, które można włożyć do szafy bądź z wykorzystaniem takich ziół rosnących na łące i dodatkowych zapachów. Trzeba najpierw dodać suszone kwiatki, potem trzeba dać ten brokat, potem trzeba dać barwniki i potem trzeba to zalać. A czym to jest zalewane? Masłem bąbelkowym. I później musiałam mieszać, dopóki mi wyschnie. I później trochę znowu dodawałam brokatu i już mi wyschło. Mydło Nikoli, podobnie jak wszystkie inne mydełka, były przygotowywane z myślą o osobie, do której trafią. A czym pachnie? Fajnym jakby rumiankiem takim. Ładnie bardzo pachnie. I moja mama lubi takie pachnące rzeczy. Pachnące były też kule do kąpieli, które podczas warsztatów robiły dzieci. Produkcja kuli była nieco trudniejsza, bo trzeba było zapamiętać proporcje poszczególnych składników, z których wyrabiana była specjalna masa. Jeżeli czegoś było za dużo albo za mało, uformowanie kuli stawało się problematyczne. Warsztaty związane były z wystawą w dawnej aptece. Zanim dzieci zasiadły do własnoręcznej produkcji, zwiedziły w muzeum XIX-wieczną aptekę, poznały różnego rodzaju zioła i ich właściwości. Warsztaty zorganizowane zostały w ramach projektu Nauka jako przygoda, dofinansowanego ze środków unijnych, w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia.